Cześć, z strony Litek, witajcie kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj temat elitarnych rajdów i debiut naszego nowego Regi, jakim jest Regi Eleki. Ale na początek chciałbym złożyć Wam świąteczne życzenia, także kochani, zdrowych, wesołych świąt Wam życzę, w szczególności zdrowych. No ja jestem troszeczkę przeziębiony, ale no na święta jadę spędzić z rodziną, więc będę w Bydgoszczy. Jeśli znajdę czas, to o godzinie 17 pojawię się na Dolinie Śmierci, jeśli będzie tam Regi Eleki. Także jeśli ktoś jest z Bydgoszczy, chciałby się spotkać, to o 17 prawdopodobnie będę, ale nie obiecuję na 100%. Także jeszcze raz kochani, zdrowych, wesołych świąt. Pamiętajcie, to jest czas no, dla nas, dla naszej rodziny. Także, no mówię, jeżeli dam radę, to pojawię się tam o godzinie 17, ale nie na 100%. Także wiecie, z przymrużeniem oka. Także jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że Pokémon Go to jest tylko gra, więc jeśli no nie uda Wam się złapać tego Regi Eleki, bądź też ktoś nie chce po prostu go robić, no to jest tak jak powiedziałem, tylko gra, więc no podejrzewam, że w przyszłości jeszcze szansa na Regi Eleki będzie do złapania, tak? No bo na tą chwilę to jest tylko Pokémon do Pokédexu. Także tyle na początek, nie? Troszeczkę długi, ale no jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt. Także kochani, jeśli chodzi o Regi Eleki, tak? Mamy tutaj nowego Pokémona, debiut. Na razie nie możemy zdobyć go w wersji Shiny i są to elitarne rajdy. Rajdy będą o godzinie 11, o godzinie 14 i o godzinie 17 na różnych gymach, więc no nie wiadomo, o której godzinie traficie. Ja nagrywam to przed godziną 18, więc o 18 mają się dopiero pojawiać jajeczka, nie tak jak wcześniej, że te jajka się pojawiały już 24 godziny z wyprzedzeniem, tylko po prostu o 18, tak jakby no będzie losowało, gdzie, co, na jakim gymie, czy o 11, czy o 14, czy o 17. Nie można też ich robić z remota, więc musimy pod tym gymem być, żeby takiego rajda zrobić i mieć szansę na to, żeby złapać Regi Eleki. Także kochani, jeśli chodzi o 100% IV, to jest 1602 CP bez boosta, a 2002 z boostem. Regi Eleki jest tylko i wyłącznie typu elektrycznego, więc będzie go boostować tylko pogoda rainy. Jeśli będziecie mieli pogodę rainy, to 2002 CP będzie 100% IV. Jeśli nie będziecie mieli rainy, to będzie to 1602. Tak jak powiedziałem przed chwilą, na tą chwilę ten Pokémon jest zupełnie nieprzydatny. Ani do PvP, ani do rajdów. W rajdach jest tam gdzieś daleko, daleko w tyle. Kochani, także Thunder Shock na Faście i Lokon. Do tego Charge Moves mają, ma Hyper Beam, Thunder i Zap Cannon. I jak możemy tutaj zobaczyć, na levelu 40 będzie on miał tylko 2803 CP. Na levelu 50, jeżeli byśmy go wymaksowali, no nie wiem skąd byśmy mieli brać te XL Candy, by miał 3169 CP, więc no strasznie niziutko, nie? Taki Zekrom ma 4500 na 50 levelu, więc tutaj 3100 słabo. Do tego moveset jest taki troszeczkę średni, więc nawet do PvP się on nam nie przyda. Jak możecie tutaj zobaczyć, screen z PV Pouka, jest on na 651 miejscu dopiero. Lokon, Thunder, Hyper Beam, także ogólnie średnio wypada. Nie ma takiego ataku, który by, wiecie, nie? Mógł bajtować czy coś, więc no pewnie dlatego tutaj wypada słabo. No jest dużo, dużo więcej Pokémonów, które są od niego lepsze. Jak go pokonać, kochani? Na szybkości potrzebujemy średnio 3 osoby z dobrymi Pokémonami, 4, 5, 6 tutaj z słabszymi. Także jak możemy zobaczyć, najlepszymi kontrami na Regi Eleki będzie Primal Groudon, tutaj wymaksowany na levelu 50, zajmie mu 471 sekund, więc tutaj z takimi Pokémonami jest to do zrobienia duo, tak? Do tego jakiś Shadow Mamoswine, no i z takimi Pokémonami możemy zrobić Regi Eleki duo, ale no jest to, będzie to dosyć ciężkie. Także no tutaj 3 osoby z takimi 40 levelem plus na spokojnie sobie poradzą. No, także na drugim miejscu Shadow, Mamoswine, Mudslap, High Horsepower, Groudon zwykły z tym movesetem Precipice Blades, Shadow Golurk, Shadow Donphan, Excadrill, Shadow Mewtwo, tutaj z movesetem normalnym Confusion Psystrike. Później tutaj macie no porównanie, nie? Mamoswine robi super efektywny damage z Mudslap i High Horsepower.
Rider, ale Shadow Mewtwo, jako że ma tutaj bonus, te 20% do ataku, to jest wyżej niż taki Mamoswine. Także to, co wam powtarzam zawsze, Shadow Pokémonów nie oczyszczamy, nawet jeśli mamy słabe IV. Na 9 miejscu Mega Swampert, Rhyperior, Garchomp i Shadow Golem. Tutaj też z movesetem Mudslap i Earthquake. Jeśli nie posiadamy Pokémonów Shadow, to jak możecie tutaj zobaczyć, Primal Groudon, później Groudon, Excadrill, Mamoswine, Mega Swampert, Rhyperior, Garchomp, Landorus, Teriańska Forma, Landorus ten zwykły, Mega Alakazam, Rhydon i Golurk, też z movesetem Mudslap i Air Power. Jeśli no, nie posiadacie zbyt dużo legend, no to tutaj też możemy zobaczyć bez Shadow, bez Legendary. Na pierwszym będzie tutaj Excadrill z movesetem Mudslap Earthquake. Jeżeli macie Drill Runa jakiegoś tam z PvP, to też spoko, bo to jest tam niewielka różnica czasu. Mamoswine, Mudslap High Horsepower, Mega Swampert, Rhyperior, Garchomp, Mega Alakazam, Rhydon, Golurk, Mega Gengar, Crocodile, Mega Blaziken i Mega Sceptile. Także tutaj na Excadrillu, takim na 50 levelu, mamy 672 sekundy, więc nawet tutaj trzech trenerów z takimi Excadrillami czy Mamoswine'ami do tego powinno sobie poradzić. Tak jak mówiłem, jeżeli no, macie słabsze konta, nie macie takich Pokémonów wymaksowanych na 50 levelu, no to tutaj myślę tak 4, 5, 6, no zależy jak te Pokémony macie zrobione, czy na 40 levelu, czy no już macie jakieś tam powiedzmy wymaksowane na 50, także tutaj no 4, 5, 6 kont powinno na pewno wystarczyć. Jeśli chodzi o pogodę Sunny, to tutaj jak możemy zobaczyć, przy pogodzie Sunny Excadrill ma 560 sekund, jak mogliście zobaczyć wcześniej, 672 sekundy miał Excadrill bez boosta, tak? Pogodowego, więc tutaj 110 sekund różnicy. Także jak będziecie mieli pogodę Sunny, no to tutaj te Pokémony typu Ground będą robić dużo, dużo lepsze obrażenia. Także Mamoswine, Rhyperior, Garchomp, Mega Swampert, Rhydon, Golurk, Crocodile, Mega Blaziken, Mega Sceptile, tutaj Frenzy Plant, atak oczywiście z Community Day, tak samo Blaziken z atakiem Blast Burn, do tego Golem i Donphan. Także no jakieś tam Swamperty, Mega, czy no nie wiem, Blazikeny na pewno macie, także no myślę, że spokojnie, jeżeli będziecie w piątkę, szóstkę robić takiego Regieleki, poradzicie sobie. Jeśli chodzi o Sunny Best, jakby ktoś tutaj chciał patrzeć duo z boostem, no to Primal Groudon ma 398 sekund, później mamy Shadow Mamoswine 466 sekund, Shadow Golurk, ostatnio złapałem takiego w miarę, więc nie wiem, czy sobie jakiegoś Shadow Golurka nie zrobię, ale no to zobaczymy. I tutaj mamy Groudona, Excadrilla, Shadow Donphana, Mamoswine, tutaj jest 565 sekund, więc nawet z Mamoswine'ami duo przy pogodzie Sunny jest do zrobienia, jeśli oczywiście mamy no takich 6 mamoświnek wymaksowanych na 50 level, no inne muszą być Shadow, nie? Więc tutaj no to przy pogodzie Sunny. Shadow Golem, Rhyperior, Garchomp, Mega Swampert i Landorus, Teriańska Forma. Także no na pewno przy pogodzie Sunny będziecie potrzebować mniej trenerów. Myślę, że jak będziecie mieli te słabsze Pokémony, to tutaj 4 wam wystarczą. Duo, trio dla tych trenerów, którzy są no mają te Pokémony wymaksowane na 50 level, to jest easy, ale no tutaj mówię, no to jest też troszeczkę ten czas tego Regieleki, troszeczkę średnio to zrobili, tak, no bo to jest no niedziela, święto, więc ogólnie średnio na 11 i 14 na pewno się nie wyrobię, ale możliwe, że na godzinę 17, jeśli jakiś tam rajdzik będzie, to może na jakiś spacer i będzie pogoda, może wyskoczę, także jeśli ktoś jest zbyt goszczy, to zapraszam, ale no mówię, no nie mówię tego na 100%, że tam będę. Także z mojej strony to by było na tyle. Dla przypomnienia, 1602 CP bez boosta, 2002 CP z boostem, tak więc no to 0,2 do zapamiętania. Jeżeli będziemy robić Regieleki i wyskoczy nam takie CP, to będzie to setka. Także z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, przydały wam się te informacje. Jeszcze raz składam wam życzenia na święta zdrowych, wesołych świąt. No i jeżeli podobał wam się odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i widzimy się po świętach w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.